Szanowni Państwo, na wieży ratuszowej kurland wybił godzinę 15, czyli 3 uderzenia. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić prezenterów OX.pl, którzy poprowadzą dla Was koncert życzeń Stella na żywo. Przed Wami Anna Musiał i Jacek Pożycki. Tak, 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 jesteśmy punktualni. Witajcie, moi roztomili. Strasznie my są radzi, że mogłem się z Wami przywitać. Powiem Wam, z tymi Hanesami to już tak jest. Stella to jej imię, wiecie? Żeście się dowiedzieli teraz. Brawo dla Pana Hanesa. Niech się ucieszy, niech mo. Dziękujemy serdecznie za przepiękną zapowiedź. Ci, co oglądają portal OX.pl, wiedzą, co to jest koncert życzeń Stella dla tych, którzy są z nami dziś pierwszy raz. Wiela już nagrywamy, Jacek? Rok? Będzie rok? Ponad rok. Kapeczkę ponad rok. Od trochę więcej niż roku się spotykamy na antenie portalu OX.pl. Co tydzień w niedzielę kole połednio. I składamy życzenia wszystkim, którzy sobie tego życzą. I dziśka nie będzie inaczej, także w kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Witają Was Anna Musioł i Jacek Pożycki. Zgadza się. Dobrze, pierwsze życzenia są, proszę Państwa, od osoby, która zadbała o to, żebyśmy się dobrze bawili na dniach Skoczowa. Mam na myśli pana burmistrza Skoczowa i poprosimy o życzenia od pana burmistrza dla wszystkich, które będą na Telebimie wyświetlone i miejmy nadzieję, że będziemy mogli je i zobaczyć, i usłyszeć. Wszystkim skoczowianom, tym młodszym oraz tym starszym z okazji 51. dni Skoczowa pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Życzę szczęścia, zdrowia i pogody ducha każdego dnia. Niech uśmiech zawsze gości na waszych twarzach, a każda chwila waszego życia niech będzie wyjątkowa i pełna radości oraz miłości najbliższych. Niech spełnią się wasze najskrytsze marzenia, a wasze życie niech będzie wypełnione ludzką życzliwością. A naszym najmłodszym życzę, aby wasze dzieciństwo było jak najpiękniejsze i trwało jak najdłużej. Bardzo dziękujemy za życzenia. Pięknie dziękujemy, panie burmistrzu. My też pozdrawiamy i przechodzimy już do tych życzeń, które wyście nam nadesłali. Pierwsze życzenia, które zostały nadesłane na naszą pocztę życzenia@ox.pl, to życzenia dla naszej koleżanki Małgorzaty Sztelar-Furmaniuk od pracowników Centrum Usług Wspólnych z Goleszowa. Małgorzata ma 11 czerwca urodziny i koleżanki z pracy postanowiły wysłać jej życzenia. Niech urodziny, które są raz w roku, będą szczęśliwe i pełne uroku. Składamy Tobie szczere życzenia, by spełniły się Twoje najskrytsze marzenia. Samych beztroskich dni, wszystko, czego pragniesz, by się spełniło i szczęście całą przestrzeń wokół wypełniło. Tego życzą koleżanki z Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie. 15 czerwca swojej urodziny będzie świętować Ewa Bojda z Bładnic Dolnych. Z tej okazji składamy Ci życzenia radości w każdej sekundzie, uśmiechu w każdej minucie, pogody w każdej godzinie i szczęścia przez całe życie. Aby marzenia, które skrywasz na dnie Twojego serca, doczekały się spełnienia, a zdrowie zawsze Ci sprzyjało. Tego życzą Ela i Marcin Sikorscy z córeczkami Marysią i Mają. Aniu, a propos pogody, jak myślisz, będzie deszcz czy raczej słońce w trakcie koncertów? Albo będzie padać, albo będzie deszcz. Aha, dobrze. No to myślę, że powinnaś zajmować się również prognozowaniem pogody. Byłaby zawsze spełniona. Robię to codziennie. Trzecie życzenia płyną od rodziców i braci Adama i Pawła do Wojtka Szczepańskiego z okazji 14. rocznicy urodzin, która ma miejsce 10 czerwca, czyli właśnie dzisiaj. Przed Tobą droga daleka, przed Tobą sam życia kwiat. Niechaj los Tobie sprzyja, niosąc powodzenie. Idź przez życie z dobrocią w sercu, otoczony ludźmi, których kochasz. Silny poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia, aby każdy następny rok przynosił Ci wszystko to, co w życiu najpiękniejsze. Tego życzy właśnie. Tego życzą i rodzice, i bracia. Adam i Paweł dla Wojtka Szczepańskiego. Następne życzenia dla pana Sławka od taty Stanisława z okazji 33. urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, miłości, szczęścia, spełnienia życiowych planów i kupę dobrych dni. Następne życzenia są od córek z rodzinami dla najwspanialszych rodziców na świecie, pani Anieli i Feliksa
Misztów z Ustronia z okazji 46. rocznicy ślubu rodziców oraz urodzin ojca Feliksa. Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy. Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie. Pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi. Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przerasta. No i lepsze życzenia z okazji 10. rocznicy ślubu dla Łukasza i Ani Perfeckich, zamieszkałych w Pruchnej. Zadowolenia z dziecek, moc miłości, zdrowia, pomyślności w dalszym życiu oraz doczkania się diamentowych godów. Tego ci życzy chrzestna matka Halina Borkowska z Cieszyna wraz z rodziną. Proszę Państwa, czy pada? To dobrze, to znaczy, że będzie dobra pogoda. Może dlatego, że koncert życzeń Stella zapoczątkował dobrą pogodę o 15:08. Widzisz, Jacek, moja prognoza się sprawdziła. Tak. Aniu, trzeba cię zabierać wszędzie, nawet w grudniu do Rosji. Tak. Dobrze. To w takim razie kolejne życzenia. Z okazji ślubu Natalii Ferweckiej i Jacka Walewskiego z Cieszyna w dniu 7 czerwca. Z najlepszymi życzeniami wspaniałego życia we dwoje, cudownej przyjaźni, spokojnej miłości, stałej pamięci słów przysięgi oraz radości z każdego wspólnie przeżytego dnia. Tego życzą wam ciotka Halina i Franciszek Borkowscy z Cieszyna oraz dzieci i kuzyni Przemek, Beata i Marcin. Moi ostomili już ostatnie życzenia dla całej redakcji portalu OX.pl i dla szefa Wojciecha Tatki za promowanie naszego regionu. Serdeczne gratulacje oraz powodzenia w każdym działaniu czytelnicy i widzowie portalu OX.pl. Dziękujemy serdecznie. I jak zwykle, zawsze na koniec koncertu życzeń mamy piosenkę. Pomyśleliśmy dzisiaj, że Państwo będą mieli do późnych godzin wieczornych bardzo dużo muzyki i zdecydowaliśmy się na, no nie chcę powiedzieć ekstremalne wydarzenie, ale myślę, że dostarczy również dużo wrażeń. Postanowiliśmy, że co roku na Dniach Skoczowa będą prowadzący śpiewać piosenkę. Ja bardzo chciałem, ale Ania stwierdziła, że jednak dla dobra wszystkich zaśpiewa ona. Nie wiem, co to będzie za piosenka, więc Ania myślę, że sama ją zapowie. Przed Państwem Ania Musioł w piosence Niespodziance. Całe szczęście, Jacek, że to się nagrywo i za rok ci to puszczymy i będziesz musiał zaśpiewać. Całe szczęście, że to się nagrywo. Moi roztomili, jak już Jacek powiedział, dzisiaj będzie kupę muzyki i cała ta muzyka to są życzenia dla naszych jubilatów. A tak na żywo to bardzo krótko, prosto z Beskidu Śląskiego, kiedy bardzo blisko Skoczowa jest. Hej, Groniczki, Groniczki! Zawsze wosłoglądam i no rano stanę. Zawsze wosłoglądam i no rano stanę. Hej, słoneczko już wyschło. Śmieje, ptoszki nam śpiewają, skoro ino dnieje, ptoszki nam śpiewają. Wszystkiego najlepszego, moi roztomili. Bawcie się dobrze i do widzenia za tydzień. Dziękujemy i ogromne brawa dla Ani Musioł. Do zobaczenia i życzymy Państwu udanego popołudnia i wieczoru.